Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com, link w opisie. Siema, Halloween to czas duchów, tajemnic i opowieści, które przyprawiają o dreszcze. Cały rok czekałem na ten moment, by zrobić wam odcinek z mrocznymi historiami i przerażającymi ciekawostkami z Wiedźmina 3, no i w końcu nadszedł ten moment. Także zapraszam was dzisiaj na odcinek o najmroczniejszych ciekawostkach, easter eggach, smaczkach i historiach, jakie w Wiedźminie 3 możemy znaleźć. A mrocznym sponsorem dzisiejszego odcinka jest jak zwykle strona eneba.com, ponieważ jest to strona, której ufam, ponieważ jest to strona, na której dostaniecie naprawdę tanie klucze do gier i ponieważ jest to strona, z której sam osobiście od lat korzystam. Poważnie, obczajcie sobie stronę eneba.com, jeżeli chcecie sobie kupić jakąś grę. Link do strony znajdziecie na dole w opisie. I możecie też korzystać z mojego linku, jeżeli kupujecie coś na tej stronie, tak też mnie wspieracie. A my chodźmy do filmu. Dzisiaj, tak jak już mówiłem na początku, skupimy się głównie na tych mrocznych opowieściach i strasznych ciekawostkach. Będzie dużo o cmentarzach i generalnie będzie to taki klimat halloweenowy, ale myślę, że jeżeli oglądacie ten odcinek w jakikolwiek dzień, no to i tak będzie się to fajnie oglądać. A dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od jednej z najmroczniejszych i chyba najmniej znanych ciekawostek w świecie Wiedźmina. Misja Kobieta w opałach to jedna z ukrytych misji, jakie w grze Wiedźmin 3 możemy znaleźć. Aktywować możemy ją dokładnie w tym oto miejscu, pod warunkiem, że wyczyścimy w tamtych rejonach pobliskie znaki zapytania. Jak przebiega sama misja, tego szczegółowo wam mówić nie będę, bo myślę, że zostawię to sobie na odcinek o najmroczniejszych misjach z Wiedźmina 3, ale w tak naprawdę dużym skrócie muszę wam opowiedzieć, żebyście zrozumieli kontekst. Misję Dama w opałach zacząć możemy w tym oto miejscu, podchodząc do pewnej zapłakanej kobiety. Ta poprosi nas, abyśmy pomogli... Co to za dźwięki? Chyba duchy. Ta poprosi nas, abyśmy pomogli jej znaleźć narzeczonego, który zaginął w lesie. Jeżeli zgodzimy się to zrobić, znajdziemy jej męża w lesie martwego. Ta na końcu misji zada nam pytanie. Mogę przynajmniej pójść po ciało mojego narzeczonego? Na co Geralt odpowie. To niebezpieczne, ale jeżeli się zdecydujesz, leży przy wnykach. I misja po tych słowach nam się zakończy. Jeżeli pójdziemy wtedy za tą kobietą, zauważymy, że faktycznie pójdzie ona do ciała swojego męża, ale to co zobaczymy, kiedy przyjdziemy w dokładnie to samo miejsce po kilku dniach, będzie przerażające. W tamtych okolicach znaleźć możemy ogromną ilość różnego rodzaju bandytów, ale przede wszystkim ogromną ilość kanibali. No w okolicy generalnie jest ich mnóstwo. To miejsce, ten region, to prawdziwe siedlisko smakoszy ludzkiego mięsa. I jedną z tych smakoszy jest właśnie ta kobieta. O czym dowiedzieć możemy się, jeżeli przybędziemy do ciała jej męża kilka dni później. Bo jeżeli to zrobimy, zauważyć będziemy mogli, że ona dosłownie go je. Myślę, że to całkiem dobra ciekawostka, by zacząć dzisiejszy odcinek. Teraz przenieśmy się do innej, nieco jednak mniej ukrytej misji, ale tak samo pobocznej. Misja nazywa się Historia braci Grosbard. Misję tę aktywować możemy na Skellige, kiedy to zaczepi nas człowiek o imieniu Jango Fred, który jest łowcą nagród. Poza tym rzadko nadarza się okazja pracy z najsłynniejszym łowcą nagród na północ od Jarugi, z samym Jango Fretem. W misji za zadanie mamy zapolować na właśnie tytułowych braci Grosbard, którzy ukrywają się w jaskini na Art Skellig. Nie jednak o samą misję dzisiaj chodzi, dlatego nie będę się głębiej zanurzał w jej fabułę, a o tytuł misji, który po angielsku brzmi The Sad Tale of the Brothers Grosbard, który nawiązuje do tytułu książki o tej samej nazwie, autorstwa Jesse'ego Bullingtona. Możecie spytać, Czechu, ale jak się to ma do Halloween? No i będzie to słuszne pytanie, pewnie większość osób nie przeczytała tej książki, więc pozwólcie, że wyjaśnię wam nieco więcej, o co w tej książce chodzi. Książka The Sad Tale of the Brothers Grosbard
to mroczna opowieść fantasy osadzona w średniowiecznej Europie. Opowiada historię dwóch braci, Hega i Manfreda Grosbartów, którzy zajmują się grabieżą grobów. Są oni okrutnymi i bezwzględnymi przestępcami, którzy przemierzają Europę w poszukiwaniu bogactw i nie wahają się przed zbrodnią i okrucieństwem, by osiągnąć swoje cele. Podczas jednej z takich podróży natrafiają oni na zjawy i demony podczas przeszukiwania grobowców, a potem muszą mierzyć się z nadprzyrodzonymi konsekwencjami swoich własnych czynów. Dlatego ta ciekawostka trafiła do odcinka o Halloween. A skoro mówimy już o literaturze, myślę, że zatrzymamy się przy niej na chwilę. Howard Phillips Lovecraft to amerykański pisarz działający na początku XX wieku. Znany przede wszystkim z dzieł grozy i fantastyki. To z jego ręki powstały takie dzieła, jak m.in. Zew Cthulhu. I chociaż w przeszłości pokazywałem wam już kilka ciekawostek nawiązujących do Lovecrafta, czy do samego mrocznego boga Cthulhu, to nie pokazałem wam ich wszystkich. W wielu opowiadaniach tego autorstwa znajdziemy fikcyjne dzieło, które nazywa się Necronomicon. Wspomnienie o tej książce znajdziemy m.in. w książce Zew Cthulhu, w Górach Szaleństwa, czy w książce Widmo nad Innsmouth. I dokładnie taką samą księgę znaleźć możemy w Wiedźminie 3 o takiej samej nazwie, czyli Necronomicon, której fragment z Wiedźmina brzmi tak. Każdy, kto sądzi, że człowiek pojawił się na tym świecie pustym i takiego wziął go we władanie, jest takim samym głupcem jak ten, który ośmieli się twierdzić, że po człowieku świat ogarnie pustka. Zanim ludzka stopa zaczęła stąpać po świecie, zamieszkiwały go stworzenia, przewyższające ludzi w mądrości, siłę i pod każdym innym względem. Istoty, o których wspominam, nie zniknęły teraz, tak samo nie znikną po tym, jak po człowieku nie zostanie najmniejszy pył, ani żadna substancja. Istoty owe potężne nie występują w przestrzeni zdolnej do zrozumienia przez ludzki rozum. Nie mają znanego nam wymiaru, a miejsca, które zamieszkują, można określić jako przestrzenie pomiędzy światami. Czasem można wyczuć ich obecność po obcym zapachu, albo po dziwnym zaniepokojeniu, jakie towarzyszy ich pojawianiu się. Wiatr, który jednocześnie wieje w różnych kierunkach, może być tego przykładem. Istnieją wyobrażenia co do wyglądu owych istot, ale nijak się mają one do rzeczywistości. Człowiek bowiem niezdolny jest do opisywania rzeczy, które nie widział, nawet w najstraszniejszych koszmarach sennych. Ohydą największą tych istot jest właśnie ich nieokreśloność i brak kształtu. Myliłby się jednak każdy, kto myślałby, że istota nieposiadająca formy nieszkodliwą jest. Moc, jaką posiadają, zdolna jest kłaść najpotężniejsze lasy, niszczyć miasta i burzyć morza. Dziś człowiek opanował świat, ale tylko na krótki czas. One czekają cierpliwie i co rusz podnoszą łeb, aby wkrótce powrócić w dawnej chwale. Pewnym jest to jak to, że po nocy zawsze przychodzi jutrzenia, po to, żeby niedługo potem ponownie zatopić się w mroku. Wiedźmiński Necronomicon nawiązuje do idei istnienia bytów, które są między światami i które są niezrozumiałe dla ludzi, co jest bardzo w duchu Lovecrafta, gdzie kosmiczne byty są zawsze poza granicami ludzkiego pojmowania, a kontakt z nimi prowadzi do szaleństwa. I to jeszcze nie koniec o Lovecrafcie na dzisiaj, ponieważ w Wiedźminie 3 możemy znaleźć również książkę Lebehr Evonis, czyli książkę, która również często pojawia się właśnie w dziełach tego autora. I w uniwersum Lovecrafta jest to zbiór wiedzy okultystycznej, czarów i opisów mrocznych nadnaturalnych istot, które miały być pierwotnie napisane przez czarnoksiężnika o imieniu Eibon, a w Wiedźminie 3 przeczytać w tej książce możemy. Przybyłem wówczas do miejsca zwanego Doliną Pnach, w świecie znanym Szaszgaj. Umysł człowieka nie potrafi objąć tej krainy, w której niegeometryczne przestrzenie i bluźniercze kolory przewyższają wszystkiemu, do czego przyzwyczaiły nas oczy. W tamtej chwili, w momencie mojego przybycia, otarłem się o szaleństwo. Krzyczałem bezgłośnym krzykiem i krwawiłem krwawym potem, gdy dwa słońca wschodziły nad moją głową. Padłem na kolana i modliłem się do Zota Kacha.
nie o wybawienie, lecz o szybką śmierć. I słowa, które możemy przeczytać w tej książce, takie jak Dolina Pnat czy Świat Szaszgaj, faktycznie pojawiają się w twórczości związanej z mitologią Cthulhu. Dolina Pnat pojawia się w opowiadaniu Lovecrafta o tytule W poszukiwaniu nieznanego Kadat. Dolina ta jest opisywana jako ponure, mroczne miejsce, wypełnione niezliczonymi ciałami istot, które były nieszczęśnikami porwanymi lub zabitymi przez niebezpieczne byty zamieszkające krainę snów. Świat Szaszgaj to obcy, niezwykle dziwny i przerażający świat, zamieszkany przez insektoidalne pasożytnicze istoty zwane Migo, które są bytami z innych wymiarów. Mieszkańcy tego świata często szukają sposobów na kontakt z innymi wymiarami, co wiąże się z różnymi okultystycznymi rytuałami i przerażającymi praktykami. Nie byłoby też halloweenowego odcinka bez ciekawostek o cmentarzach. Dzisiaj generalnie będzie ich całkiem sporo, a zaczniemy sobie od jednego z najciekawszych grobów, który można znaleźć na cmentarzu za murami w Tucson. Co prawda nagrałem już kiedyś o tej ciekawostce odcinek, ale sam odcinek widziało 800 osób i było to w momencie, kiedy na swoim kanale miałem jakieś 219 subskrypcji, więc pokażę wam tę ciekawostkę po prostu jeszcze raz, bo praktycznie nikt o niej nie wie. Na cmentarzu za murami możemy znaleźć taki oto grób. Na pierwszy rzut oka właściwie nie różni się on niczym od innych, ale w przeciwieństwie do wielu ma on naprawdę ciekawą inskrypcję na sobie. L'Hirondelle. Księżniczka z zamorskich krain. No i nie jest to jakiś opis, z którego możemy coś wielkiego wywnioskować na pierwszy rzut oka. Szczególnie jeżeli jest się Polakiem. Chyba, że jest się Francuzem. Albo widzem, który ogląda moje materiały od 2 lat. Wtedy wie się, do kogo ten grób może należeć. Ponieważ L'Hirondelle po francusku oznacza jaskółkę. Także istnieje naprawdę duże prawdopodobieństwo, że grób, który widzicie teraz na ekranie, należy do Ciri. Tylko jest problem. Cirilla w rzeczywistości nie umarła. W żadnym z zakończeń. Nawet w tych potencjalnie najgorszych, w których niby ginie. Ale o tym więcej już mówiłem wam w tym odcinku. Jeżeli chcecie go sobie obczaić, to prawy górny róg. Zatem o co w tym wszystkim chodzi? Skoro grób należy do Ciri, ale w sumie Ciri to żyje. No i właśnie na ten temat powstała naprawdę ciekawa i całkiem wiarygodna teoria. Istnieje całkiem duże prawdopodobieństwo, że grób, który na tym cmentarzu możemy znaleźć, to grób fałszywej Cirilli. Fałszywa Ciri była młodą dziewczyną, którą Nilfgaardczycy przeszkolili i przygotowali do podszywania się pod prawdziwą Ciri. Fałszywa Ciri miała wyglądać jak Cirilla, aby zmylić opinię publiczną i polityczną przeciwników cesarstwa Nilfgaardu i Emhyra. Była ona częścią politycznych intryg cesarza, który chciał wykorzystać jej podobieństwo do prawdziwej Ciri, aby zrealizować swoje plany. I opis tego grobu, jaskółka, księżniczka z zamorskich krain, wtedy jak najbardziej by pasował. Szczególnie, że przecież Tucson to księstwo wasalskie królestwa Nilfgaardu. A pewnie po śmierci fałszywej Ciri nie chcieli oni rozgłaszać tego, że nie była ona rzeczywistą córką cesarza, stąd wylądowałaby w takim oto miejscu. Czy to, co powiedziałem, jest prawdą? Pewnie nigdy się nie dowiemy, natomiast jest to naprawdę interesująca teoria i jedna, myślę, z naprawdę ciekawszych ciekawostek. I skoro jesteśmy już na cmentarzu za murami, zostańmy tu na chwilę, ponieważ możemy tu znaleźć naprawdę sporo easter eggów. Jak przykładowo taki grób, który mówi Jean-Luc Picard, wielki dowódca, wspaniały człowiek. I ten grób jest nawiązaniem do postaci kapitana Jean-Luc Picarda z serialu science fiction Star Trek. Jean-Luc Picard był fikcyjnym dowódcą statku kosmicznego USS Enterprise. Serialu odgrywany był przez aktora Patricka Stewarta. Następny grób niedaleko obok ma napisane Christopher Shu. Przybył z Tedas na kontynent i tak się zakochał, że został do śmierci. I jest to nawiązanie do serii gier Dragon Age, w której to możemy znaleźć fikcyjny świat Tedas, w którym to rozgrywa się akcja serii właśnie tych gier. Amelie Collat przybyła z odległego Azeroth i zginęła w rajdzie Hanzy. To kolejny opis grobu, który możemy znaleźć na tym samym cmentarzu. I jest to po raz kolejny nawiązanie do czegoś. Tym razem do uniwersum World of Warcraft, stworzonego przez Blizzard Entertainment.
Azeroth to nazwa świata, w którym toczy się akcja właśnie gier serii Warcraft. I nawet fragment nagrobka zginęła w rajdzie Hanzy może odnosić się do WoWa i do typowych rajdów, które w tej grze możemy robić. Oh my god, he just ran in. Let's go. Stick to the plan. A zaraz pod kasztanowcem na tym samym cmentarzu, podczas wykonywania misji Wieczne Odpoczywanie, to ta misja, którą zleca nam ten gość. Na pewnym etapie tej misji, przy odpowiednich wyborach, za zadanie mamy odnieść urnę z prochami Margot de Corentin na grób jej matki. W celu znalezienia tego grobu przeszukujemy właśnie nagrobki na cmentarzu za murami i Geralt na pewnym etapie tej misji może powiedzieć takie oto słowa. Tu spoczywa Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria. To nieco. I to imię, które wymienił Geralt, to pełne imię i nazwisko człowieka bardziej znanego pod imieniem Pablo Picasso. A skoro mówimy już o Picassie, myślę, że fajnie by było wspomnieć, że obraz, który maluje Gels w świecie Anne Elle, był prawdopodobnie mocno inspirowany właśnie twórczością Pablo Picasso, który malował obrazy właśnie w takim oto stylu. Jedna z mroczniejszych misji dla mnie osobiście i chyba jedyna taka, która mnie do dzisiaj przeraża w Wiedźminie 3 i za każdym razem boję się w nią zagrać, to misja Wybranie z Bogów. Więc skoro to odcinek o mrocznych halloweenowych ciekawostkach, to myślę, że lepszego momentu, by pokazać wam ciekawostkę z tej misji, nie będzie. A ciekawostka jest naprawdę ciekawa i naprawdę przerażająca. Misja Wybranie z Bogów to jedna z misji pobocznych w Wiedźminie 3. Skupia się ona na klątwie, która dotknęła Jarla Udalryka. Udalryk wierzy, że jest wybrańcem bogów, dlatego poświęca się dla nich, poddając się cierpieniom, które uważa za wyraz ich woli. To, co wydaje się religijnym fanatyzmem, okazuje się wynikiem działania Hima, mrocznego i przerażającego pokoniunkcyjnego stwora, który żywi się cierpieniem innych. Cała ta misja jest potwornie mroczna, ale to, co jest jeszcze mroczniejsze, to cień, jaki zostawia za sobą Udalryk. Myślę, że jakbym zauważył ten cień przechodząc samemu tę misję w nocy, to dosłownie bym wyłączył komputer. Naprawdę boję się tej misji i nie troluję. Ale jest to też jedna z fajniejszych misji. Misja w samym sercu lasu, może tak straszna jak poprzednia misja nie jest, ale zdecydowanie to jedna z najciekawszych misji, jakie w Wiedźminie 3 możemy znaleźć i nie jest też ona jakoś bardzo kolorowa. W tej misji Geralt zostaje wciągnięty w konflikt mieszkańców wioski Ferlund z duchem lasu. Z tej misji zostały też usunięte 3 zakończenia, które udało się przywrócić, ale o tym mówiłem wam już w tym odcinku. Prawy górny róg albo znajdziecie odcinek w opisie. Jedno z tych zakończeń tej misji nie usunięte, a takie, które nadal możemy znaleźć w grze, to zakończenie, w którym dogadujemy się z duchem lasu. W tym celu musimy zabić wilki, a potem ich serca spalić na kamieniu. Na tym etapie tej misji możemy w tle zauważyć właśnie tego całego ducha lasu, czyli starego Leszego, który bacznie obserwuje nasze poczynania. Co jest całkiem creepy. I nie jest to też koniec ciekawostek o Leszym ani o wilkach. Z normalnymi wilkami bijemy się zazwyczaj mieczem zrobionym z metalu, w przeciwieństwie do walki z tymi, które przyzywa właśnie Leszy, bo z nimi walczymy mieczem srebrnym, co oznacza, że są one magicznymi stworami i ma to sens, bo w końcu zostały one przyzwane przez magicznego stwora Leszego. Taka mała ciekawostka. Odwieczne pytanie, jakie krąży po internecie, a szczególnie w umysłach osób zaangażowanych w tę wspaniałą grę, czyli oczywiście w grę Wiedźmin 3, to pytanie. Czy Triss zabiła Jamurlaka? Who the fuck is... Jamurlak. Jeżeli nie wiecie, kim jest Jamurlak, to wcale wam się nie dziwię, bo imię te mi również nic nie mówi, ale generalnie jest to ten gość. Pewnie kiedy teraz go widzicie na ekranie, to już go kojarzycie, ponieważ spotkać możemy go w jednej z misji głównych o nazwie Skarb Hrabiego Roivena. Na końcu tej misji za zadanie mamy spotkać się ze szpiegiem Radovida, aby uzyskać od niego informacje, gdzie znajduje się Jaskier. W
tym celu musimy udać się do jednego z domków za murami, zaraz przy Nowigradzie. Triss torturuje go w tamtym domku, a na końcu misji stajemy przed dwoma opcjami. Co dalej z tym Jamurlakiem zrobić? Możemy mu wyczyścić pamięć, ale też możemy go zabić. A właściwie to podpowiedzieć, by Triss go zabiła. Ale czy nawet jeżeli zabijemy Jamurlaka, to ten ginie? To pytanie, na które dzisiaj spróbuję wam odpowiedzieć. Bo jeżeli podpowiemy Triss, by ta go zabiła, będziemy mogli zbadać zwłoki po zakończeniu misji, a Geralt wtedy powie coś takiego. Wygląda jak żywy. No i odwieczne pytanie jest takie, czy on żyje? Już od dawna można było oglądać ciekawostki na różnych kanałach, że prawdopodobnie Triss go tam nie zabiła. Ale czy to prawda? Spróbujmy przeanalizować tę misję. Zacznijmy sobie od tego, że w zależności którą opcję wybierzemy w tamtym momencie, ten potem będzie wyglądać nieco inaczej. Niby będzie on w tej samej pozycji, ale to co możemy zauważyć, to to, że jeżeli wybraliśmy opcję wyczyszczenia mu pamięci, to ten będzie oddychać, a jeżeli wybraliśmy opcję zabicia go, no to ten po prostu będzie leżeć jak martwy. Zaklęcia z Wiedźmina są też wypowiadane w starszej mowie przez czarodziei. W zależności co wybierzemy, Triss rzuci inne zaklęcie. I chociaż bezpośrednio to co ona mówi podczas tych zdań potwornie ciężko by było samemu wynaleźć i przetłumaczyć, mamy takie wspaniałe narzędzia jak AI. Postanowiłem więc stworzyć model, który przeanalizuje wszystkie zdania w starszej mowie, jakie są tylko dostępne w grach czy książkach, i nauczyłem tego języka sztuczną inteligencję. I potem zapytałem ją, co te zdania oznaczają. Model ten przetestowałem na wielu zdaniach, które przetłumaczył mi praktycznie perfekcyjnie. Jeżeli weźmiemy jej pierwsze zaklęcie na wyczyszczenie pamięci, czyli Cesle Angef. To zdanie oznaczać będzie mniej więcej czekaj, atakuj albo wstrzymaj się, działaj. No, nie za dużo nam to mówi, ale jeżeli weźmiemy zaklęcie drugie, które brzmi tak, to po przetłumaczeniu oznaczać one będzie czekaj śmierć albo powstrzymaj się śmierć. W każdym razie występuje w tym zdaniu słowo śmierć i myślę, że jest to drugi taki solidny dowód na to, bym z całkiem dużą pewnością siebie powiedział wam, że Triss w rzeczywistości zabiła Jamurlaka. Wbrew ciekawostkom, które często podawały, że go ona tam nie zabiła, a tylko uśpiła. A skoro rozmawiamy już o Triss, zostańmy sobie na chwilę przy niej i porozmawiajmy o alternatywnych dialogach w misji Teraz albo Nigdy. Misja Teraz albo Nigdy to zadanie poboczne, w którym Geralt wraz z Triss Merigold próbują uratować i wywieźć czarodziejów z Nowigradu. Na praktycznie samym początku tej misji Triss powie nam, że Anis i Bertrold jeszcze nie dotarli na miejsce zbiórki i staniemy przed decyzją, albo ich uratować, albo nie ryzykować. Jeżeli wybierzemy opcję uratowania ich, za zadanie będziemy mieli udać się do ich mieszkania. Kiedy przybędziemy do ich domu, zauważymy, że zostali oni schwytani, a my za zadanie będziemy mieli ich odbić z rąk łowców czarownic. Toni, tak jak mówiłem, chęt do żony... Czarodziej i jego dziwka. Słyszysz? Też para się mawią. Coś tam się dzieje. Dobra robota. Zabrać ich. Nie! Błagam! My nic nie zrobiliśmy! Jasne, każdy tak mówi. A moja nagroda? Nagroda? A tak! Do kwatery głównej się zgłoście, my nagród nie wypłacamy. No i normalnie misja przebiega tak, że przychodzimy tam do nich, rozkaszaniamy łowców czarownic i dialogi toczą się tak. Merigold i Wiedźmin. Miały być dwa stosy, a będą cztery. W porządku? Możecie iść? Tak. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Bertolt. Widziałaś, co się dzieje na ulicach? Złapią nas, nim dojdziemy do portu. Złapią i zabiją. Nie mogę zagwarantować, że jeśli pójdziecie z nami, wszystko będzie dobrze. Ale jeśli tu zostaniecie, zginiecie na pewno. On ma rację. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Kochanie, błagam cię. Zamknij się! Mówiłem zimą, żeby stąd wyjechać, ale nie, nie pasowało ci. No to masz, masz co chciałaś. Idziemy. Teraz. Idziemy. Dziękuję. Musimy dołączyć do reszty, jak najszybciej. Ale w tej scenie mamy jeszcze trzy alternatywne zakończenia tej misji.
o których myślę, że mało osób wie. Bo możemy na przykład striggerować łowców czarownic i po prostu zacząć uciekać w drugą stronę. Misja wtedy potoczy się nieco inaczej niż pewnie dla większości z was. Przynajmniej próbowaliśmy. Chodźmy do Zimorodka. Tam już nie możemy nawalić. Ale w tej misji może jeszcze zginąć na przykład jedna osoba, co jest potwornie ciężkie do zrobienia. Generalnie przez 2 godziny próbowałem to zrobić, by uzyskać ten alternatywny dialog, ale w końcu się udało. I na przykład, jeżeli zginie Aris, dialogi w Wiedźminie potoczą się tak. Anise! Anise! Strasznie mi przykro, ale musimy iść. Nie mogę jej tak zostawić! Geralt, pomóż mi. Jeśli tu zostaniesz, zginiesz, uwierz mi. Ona by tego nie chciała. Skąd ty możesz wiedzieć, co? Nawet jej nie znałeś. Tak, ale... Zostaw mnie! Zostaw mnie w spokoju! Musisz iść z nami. Tak, muszę. Dziękuję. Musimy dołączyć do reszty, jak najszybciej. Z kolei, jeżeli zginie Bertolt, scena potoczy się tak. Nie, nie. Bertolt. Strasznie mi przykro, ale musimy iść. Bez niego nie mam po co. Geralt, pomóż mi. Jeśli tu zostaniesz, zginiesz, uwierz mi. On by tego nie chciał. Może, ale ja tego chcę. Mam już dość ukrywania się, walki. Bez niego to nie ma sensu. Musisz iść z nami. Tak, muszę. Dziękuję. A skoro mówimy już o alternatywnych opcjach w misjach, czas na misję Róża na Czerwonym Polu. I ciekawostkę z tej misji. Ogólnie w misji Róża na Czerwonym Polu Geralt pomaga Adeli, dziewczynie należącej do dzikich, w odnalezieniu jej przyjaciela. To ta laska, która nazywa nas Kocie Oczka, zaraz na początku praktycznie dodatku Serca z Kamienia. W trakcie śledztwa Geralt odnajduje opuszczoną wieś pełną trupojadów i odkrywa, że Kluivert, przyjaciel zleceniodawczyni, handlował Fistechem, a jego ślady prowadzą do rycerzy zakonu Płonącej Róży, którzy go prawdopodobnie zamordowali. Rycerze ci stacjonują w obozie i w jaskini zakonu Płonącej Róży. Żeby dostać się do tej jaskini, musimy pogadać ze strażnikami, których spotkamy właśnie przed tą jaskinią. I tam będziemy mieli 3 opcje dialogowe podczas rozmowy z nimi. Opcję spokojnie dogadamy się, która dostępna będzie, jeżeli w ekwipunku mamy 1000 złota. Kolejną opcję, czyli chcecie się bić, proszę bardzo, która prowadzić będzie oczywiście do walki. Oraz opcję drugą, z drogi barany, która będzie prowadzić do czegoś takiego. Mam inny pomysł. Będziecie liczyć do 100. Zrozumiano? 3, 4, 5, 6. Bardzo ładnie. A teraz się odsuńcie. I potem strażnicy zaczną liczyć. Do 100. I jeżeli faktycznie będziemy stali obok, zamiast udać się dalej do tej jaskini, będziemy mogli zauważyć, że ci w rzeczywistości, tak jak rozkazał im Geralt, będą liczyć do 100. A jak skończą, to nas zaatakują, jeżeli będziemy tam stali. 7, 8, 9, 10, 20... 20, idioto. 21, 22, 77, 78, 79, 80. 98, 99, 100. 100. I co teraz? Nie mam kurwa bladego pojęcia. Bezczelny sukinsyn! Brać go! Zara będzie po wszystkim. Jeżeli zdążę ten odcinek zmontować na Halloween... to życzę wam wszystkim udanego Halloween. Osobiście uwielbiam Halloween, naprawdę lubię to, nie wiem jak to nazwać, święto? No, raczej nie. Ten okres halloweenowy, jak zawsze jak byłem mały, to lubiłem się na przykład przebierać.
A na dzisiaj to by było na tyle. Może ten odcinek był trochę chaotyczny, ale jest 13, kiedy kończę to nagranie. 31.10, tak sobie mam jakieś 5 godzin na zmontowanie tego odcinka. Możecie zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo jakieś 78% z was ogląda moje materiały w kółko i w kółko i w kółko i w kółko i nawet nie subskrybuje tego kanału. Możecie wejść na najlepszy cyberpunkowo-wiedźmiński Discord na świecie, czyli Wielka Redania. Dzięki Werufix za wsparcie i możecie też korzystać z mojego linku, jak kupujecie coś na stronie neba.com. A my klasycznie widzimy się, mam nadzieję, za kilka dni, bo mam jeszcze kilka mrocznych odcinków, które przygotowałem, ale mnie nie było, więc nie zdążyłem ich nagrać ani nic montować, więc będą one w takich mrocznych klimatach, no ale musicie poczekać jeszcze kilkanaście dni. Do zobaczenia.